Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem. To był piękny i słoneczny dzień, kiedy Rachel Scott i Richard Castaldo w lączowej porze rozsiedli się wygodnie na plaży przed budynkiem swojej szkoły. Dwójka uczniów miała się ku sobie już od bardzo dawna i myśl o wspólnym prom party na zakończenie roku wywoływała w nich dreszcz ekscytacji i całą gamę oczekiwań względem tego, jak ów bal się potoczy. Richard od bardzo dawna podkochiwał się w Rachel i całymi nocami fantazjował o potencjalnej możliwości spędzenia wspólnej nocy z dziewczyną, a Rachel, jak to zakochana młoda dziewczyna, już nadawała imiona ich hipotetycznym dzieciom. Około godziny 11.15 po zajedzeniu szkolnego lunchu, nadal siedząc w trawie, Rachel zauważyła dwie, odziane na czarno, postaci, które powoli szły w ich kierunku. Richard, którego ciało nagle zostało poruszane poprzez pięć rozrywających je kul, Upadł w kałuży krwi, a zaraz za nim upadła Rachel, raniona śmiertelnie. Kulami, kiedy odziani na czarną mężczyźni miali zwłoki, jeden z, nich, jeden z nich zrzucił z siebie długi czarny płaszcz i przeładował broń. Tak rozpoczął się jeden z najczarniejszych dni w historii współczesnej Ameryki. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Sekielski Brothers Studio. Nazywam się Michał Walczyński lis, to jest Darknet, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o masakrze w Columbine, czyli tak naprawdę o dniu, który potwornie mocno wpłynął na amerykańskie społeczeństwo, i później efekty tego dnia rezonowały. Zarówno na polityce amerykańskiej, jak i na życiu obywateli przez bardzo, ale to bardzo długi czas. No ale czy coś się zmieniło w związku z tym, no to porozmawiamy sobie na końcu. Teraz przejdźmy do samego wydarzenia. Dnia 20 kwietnia roku 1999 w liceum mieszczącym się w Columbine w stanie Colorado doszło do masakry, w której dwóch uczniów, 17-letni Dylan Klebold oraz 18-letni Eric Harris z zimną krwią zamordowali. 12 osób, a ranili 24 osoby, z których znaczna część doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz głębokie, bardzo często wręcz katastrofalne w następstwach, rany psychiczne. Sprawa masakry w Kolumbajny była jak do tej pory najkrwawszą, najgłośniejszą i najszerzej komentowaną tego typu masakrą w historii. USA. Zanim jednak przejdziemy do samego ataku i do jego ponurych następstw, musimy zacząć od początku, drodzy Państwo, czyli musimy odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Przede wszystkim, kto stał za tym atakiem? oraz dlaczego do niego doszło. Za zbrodnię, tak jak wspominałem wcześniej, odpowiadali uczniowie szkole, szkoły Dylan Klebold oraz Eric Harris i wbrew plotkom, które bardzo mocno tutaj krążyły wokół ich postaci, oni nie, ich mord nie miał żadnego podłoża w szkolnym gnębieniu, gdyż, tak jak wspominają uczniowie, którzy mieli to nieszczęście ich poznać, faktycznie byli oni outsiderami od samego początku, już trzymali się na uboczu raczej i i woleli swoje towarzystwo, jednak zdecydowanie tutaj nie dawali sobą pomiatać. I raczej byli ludźmi, którym nie warto było wchodzić w drogę, i tutaj właśnie ich społeczne wykluczenie tutaj wynikało zdecydowanie z ich własnego wyboru, niż z jakiegoś męczenia, które miało miejsce. W szkole. Eric Harris urodził się 9 kwietnia roku 1981 w Wichita w stanie Kansas. Był on bardzo dobrym uczniem, fanem ciężkiej muzyki metalowej oraz wielkim fanem gier wideo, które potrafił dosłownie całymi dniami i nocami, kiedy na przykład był weekend, potrafił w nie grać tutaj albo grając na przykład ze znajomymi przez sieć, albo tworząc własne mapy do gry. Doom. Tworzył on właśnie, tak jak mówiłem, własne poziomy do gier oraz prowadził bloga, na którym zamieszczał słowa z ulubionych piosenek swoich ulubionych wykonawców, np. Merlina Mansona, a także swoje życiowe przemyślenia. Po masakrze jego internetowa twórczość została za, zablokowana oraz usunięta przez FBI, jednak wiąże się z nią pewna, no, taka dość ponura teoria spiskowa, ponieważ tak jak wspominałem, Eric projektował w specjalnym edytorze gry poziomy do pierwszej części gry Doom. I faktem jest to, że jeden z poziomów, które stworzył, miał układ pomieszczeń taki sam, jak, jaki był układ pomieszczeń w szkole, do której chodził, czyli w Columbine High School. Tą teorią spiskową jest fakt, iż te poziomy, które on zamieszczał do internetu, zostały wykradzione przez hakerów i umiejscowione w przestrzeni znanej dzisiaj jako Darknet i ja Osobiście jako fan gier wideo no nie mogłem jakoś sobie pozwolić na siedzenie tutaj i nie zrobienie z tym faktem absolutnie niczego, więc pogrzebałem w internecie i na całe szczęście moim zdaniem te poziomy są niemożliwe do odnalezienia, a także tym bardziej niemożliwe do ściągnięcia. Wręcz tutaj jestem w stanie stwierdzić, że wszystkie tego typu rzeczy w internecie, które są podpisane właśnie jako dzieła Erika, są tak naprawdę wytworem tutaj zbyt wybujałej wyobraźni. Internautów oraz twórców poziomów do gry DUM, bo ponieważ no nie wydaje mi się, żeby w roku 1999 ktoś mógł wejść na serwer FBI, wykraść poziom do gierki i potem wstawić go tak naprawdę do sieci. No ale tego typu poziomy cały czas krążą w internecie. Możemy na przykład znaleźć na YouTubie, jak ludzie je przechodzą, jednak moim skromnym zdaniem. One absolutnie nie zostały stworzone przez Erika, tylko są właśnie wytworem tutaj jakiejś chorej zabawy internautów. Jeżeli chodzi o bloga nastolatka, no to opiewał on w cytaty swoich ulubionych wykonawców, czyli tak jak wspominałem, Marilyn Manson. I co prawda nie jest to może niczym dziwnym, gdyż w pod, koniec lat 2000, pod koniec lat 90. oraz na początku lat 2000 w Ameryce był bardzo duży boom na ciężkie brzmienia. No i tutaj wykonawcy tego typu mieli ogromne rzesze fanu, fanów. Jednak należy raczej zwrócić uwagę może nie na same teksty piosenek, które wstawiał, a na samą treść bloga, który tak chętnie prowadził, ponieważ w swoim blogu bardzo często wypowiadał się na przykład na kwestie rasowe, tak uważał, że musi nadejść koniecznie wielka rasowa czystka oraz był zwolennikiem tak zwanej, jak on to określał, natural selection, czyli selekcji naturalnej, w trakcie której e, tak jakby silniejsi mają prawo do mordowania tych słabszych i jakby jeżeli byśmy mogli się dość mocno w tym momencie się nagiąć, no to nastolatkowie mają w głowach przeróżne rzeczy i pewnie w większości wypadków, no może by to budziło jakiś lekki niepokój, ale na pewno nie przerażenie, tak? No tylko, że w większości wypadków, no nastolatkowie nie mordują później uczniów szkoły, do której chodzą. Dodatkowo jeszcze treści, które Erik zamieszał na swoim blogu, mogły sugerować, że chłopak ma problemy z depresją oraz ogólnie rzecz biorąc, dość spore problemy psychiczne, i jak się okazało, faktycznie je posiadał, ponieważ Żywał on bardzo silny lek antydepresyjny o nazwie Luwonox. Jednak w żaden sposób nie udało mi się ustalić, czy ów Luwonox on pozyskał poprzez receptę lekarską i faktycznie był mu on przepisany, Czy może załatwił sobie to w jakiejś tam, nie wiem, z drugiej ręki i traktował ten środek bardziej rekreacyjnie. Tego się już pewnie tak na dobrą sprawę nie dowiemy. Jednak dowiemy się na pewno, co takiego znajdowało się w. W pamiętniku Erika, który był sporządzony w formie papierowej, to nie był internetowy vlog, tylko miał taką swoją specjalną książkę schowaną pod łóżkiem, pod łóżkiem, którą sam pisał. No i tam opisywał tutaj w bardzo szczegółowy sposób wszystkie plany szkoły, plan zamachu. Pisał także, dlaczego chce to zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, kierował się wręcz taką, wręcz aż. Trującą nienawiścią do gatunku ludzkiego. W internecie niestety można znaleźć skany z tego jego dziennika. No i tutaj także w dzienniku znaleźliśmy, mogliśmy, mogliśmy znaleźć rysunki, które przedstawiały na przykład sposoby ukrycia broni pod ubraniem, tak żeby nie było jej widać w momencie, w którym będzie wchodził, będzie wchodził do szkoły, a także schematy bomb, które no, później stworzył w swoim mieszkaniu. Jego, jego wspólnik w tej zbrodni, jeżeli tak to można określić, czyli Dylan Bennett Klebold urodził się 11 września roku 1981 w Lakewood, w stanie Colorado i był on uczniem wręcz wybitnym. Miał na świadectwach same oceny A, bo tam mają troszkę inny sposób oceniania, czyli takie nasze szóstki i piątki. Uczył się do tego stopnia dobrze, że w pewnym momencie rodzice zapisali go do szkoły specjalnej z takim rozszerzonym programem nauczania, co generalnie rzecz biorąc chłopakowi się podobało, jednak później miało dość mocne wpływ na jego postępujący introwertyzm, ponieważ on bardzo mocno stronił od ludzi, później już będąc w Columbine High School. I też działo się to w, w po części z tego, że no ta szkoła, do której uczęszczał przedtem, prowadziła tok nauczania indywidualny, czyli tak na dobrą sprawę, on spędzał głównie czas samemu z nauczycielami albo w bardzo niewielkich dwu lub też trzyosobowych grupkach. Dodatkowo jeszcze według wspomnień jego kolegów z klasy, tak kolegów ze szkoły, no to Dylan nie miał praktycznie żadnych przyjaciół, a jedynym takim jego najlepszym kumplem, najlepszym przyjacielem był właśnie Erik, i to z nim spędzali wspólnie spędzali większość czasu w szkole i, i też poza nią. Dodatkowo nastolatkowie należeli do subkultury tzw. metalowców i wraz z innymi dokładnie dziesięcioma uczniami należeli do trenchcoat mafia, jak to sami się nazywali, czyli do mafii długich płaszczy. I chociaż może to brzmi groźnie, ale tak naprawdę była to zwyczajna grupa grupa znajomych, którzy nosili czarne, długie płaszcze, słuchali mocnej muzyki, dyskutowali o grach wideo, o horrorach i najnowszej płycie, nie wiem, powiedzmy, że Rammstein, tak? Stanowili oni niejako opozycję do The Jocks, czyli szkolnych sportowców, którzy byli darzeni wielkim uwielbieniem wśród społeczności szkolnej, szczególnie wśród damskiej części uczniów. Jocks mieli ciągle konflikty z Dylanem i Erikiem, i pomimo tego, że mordercy nie bili, może nie, nie byli może przez nich bici, czy jakoś tam dość mocno e, e, nie obrywali od, nie, od nich w żaden sposób, no to e, wielokrotnie nazywali ich homoseksualistami i mówili, że na pewno spotkają się tylko i wyłącznie ze, ze sobą, tak, bo mają się ku sobie, co wedle tutaj rodzin e, morderców, no absolutnie nie było prawdą. Tym bardziej, że Dylan bardzo mocno był zakochany w jednej z dziewcząt w szkole, ale do tego przejdziemy już za moment. Pomimo braku przemocy fizycznej, no to te wyśmiewania, tak, jakieś tam szykanowania ze strony szkolnych sportowców potrafiły z biegiem czasu nabierać coraz mocniej na sile, a wraz z tym, jak one nabierały na sile, na sile nabierał również gniew Erika i Dylana, który w pewnym momencie musiał eskalować. Sam Erik miał ogromną obsesję na punkcie sławy, i w swoich blogach, a także w swoim pamiętniku, który znaleziono u niego w pokoju, bardzo często wspominał o chęci zostania Sławną, najlepiej w wymiarze historycznym. Pisał często o właśnie tej strekcji naturalnej, a także o chęci do zainspirowania przyszłych pokoleń morderców. Tak? Uważał, że masakra, której miał zamiar dokonać, no sprawi, że za chwilę pojawią się tutaj podobni ku niemu i tego typu incydentów będzie dużo więcej w USA. Niestety miał po części rację. Za to Dylan, jak się już okazało, po masakrze także prowadził swojego bloga, jednak tam treści były zupełnie inne. Ona swoje. Blogu opisywał to, że życie nie ma sensu, to, że jego największa szkolna miłość, której nigdy nie nazwał, z imienia i nazwiska, go odtrąciła, i że generalnie rzecz biorąc, on czuje, że dużo szczęśliwszy byłby wraz z nią po śmierci, tak, gdyby razem umarli. No Trzeba przyznać, że jest to piekielnie wręcz niepokojące, jednak. E, Tutaj niepokojące rzeczy miały dopiero nadejść. Wiedzą Państwo, można powiedzieć, że tego typu e, zachowania u nastolatków, no już są takim dość mocnym, czerwonym alarmem, ale tak szczerze, no któż z nas nie był kiedyś szaleńczo zakochany, a ta miłość nas nie odrzuciła, no i wtedy oczywiście, że wszyscy, tak mi się przynajmniej wydaje, myśleliśmy, że świat nie ma sensu, że życie nie ma sensu, no ale nikt chyba z nas nie sięgnął po karabinie, nie poszedł do szkoły, prawda? Dobrze. Sprawcy szykulowali się do ataku od kilku miesięcy, zanim e, do niego. Doszli, nagrali kilka filmów, dokładnie było to pięć kaset, w których nagrywali swoje, czy znaczy które zawierały ich przemyślenia, a także opisywały krok po kroku ich przygotowania na nagraniach według agentów policji można zauważyć, jak na przykład prezentują zgromadzoną przez siebie broń, a trzeba przyznać, że arsenał zebrali naprawdę spory, i były, było to od krótkich karabinków po pistolety 9 mm do strzelb z uciętą lufą, które są określane jako obrzyn, no i pokazywali także w jaki sposób je ukrywają w pokoju Harisa. Tutaj ten nastolatek zebrał tak naprawdę pod nosem swoich rodziców absolutny wręcz arsenał. Niesamowite, też nikt się nie zorientował. No i tutaj mm, miała miejsce taka sytuacja, yy, o której też właśnie yy, mordercy mówili na jednej z tych taśm, ponieważ pewnego dnia zadzwonił do ojca Erika yy, telefon i tam sprzedawca powiedział, że dzień dobry panie Harrison, tutaj yy, już magazynki są gotowe do Odbioru, tak? Już tu wszystko jest przygotowane, zapraszamy do naszego sklepu, tylko cholera: po co panu tyle amunicji? No i w tym momencie ojciec Erika stwierdził, że nie, no to jakaś pomyłka i przecież on niczego nie zamawiał, tak? Więc odłożył słuchawkę, powiedział: dziękuję bardzo. No i później, przez to praktycznie zwariował i pogrążył się w ogromnej depresji, bo w momencie, w którym zareagowałby być może na to wydarzenie, no do tragedii mogło nie dojść, tak? Stało się jednak zupełnie inaczej. Na swoich taśmach z także bardzo szeroko dyskutują na temat swoich planów, wyrażając nadzieję, że w trakcie ataku uda im się zabić co najmniej 250 osób. Snują także przypuszczenia o tym, co stanie się po ataku, kiedy oni już również umrą, ponieważ od samego początku, że tak powiem, planowali samobójstwo po tym się no i zastanawiali się na przykład, kto dostanie prawa do nakręcenia o nich filmu, kto zagra Erika, a kto zagra Dylana. Tam były takie dyskusje pomiędzy nimi, na przykład, że może Steven Spielberg, może ktoś inny, może na przykład George Lucas, kto wcieli się w nich, tak jacy aktorzy zechcieliby tutaj podjąć ich rolę. No i tego typu właśnie nagrania znajdowały się na tych taszmach, plus dodatkowo jeszcze oni w nagraniach dziękowali także wszystkim osobom, które w sposób Pośredni, lub też bezpośredni przyczyniły się do, do powodzenia tej masakry. Tak? Oni już z góry zakładali, że to wszystko się uda. I na przykład tutaj dawali podziękowania do ich kolegi, który pracował wraz z nimi w pizzerii, który pomógł załatwić im tam, powiedzmy, że z drugiej ręki jakiś karabinek za 500 dolarów. Tutaj ja się bardzo cieszę, że policja absolutnie tych nagrań nie udostępniła do wiadomości publicznej, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że na przykład ktoś mógł im pomóc w tym nieświadomie. Tak, no myślę, że wyrzuty sumienia byłyby tutaj mordercze. No i tak na dobrą sprawę, tutaj też należy się troszeczkę pochylić nad tą dostępnością do broni w USA. Ja przypominam, że w tym kraju jeden 17 latek, drugi 18 byli w stanie zgromadzić w pokoju potężny arsenał. Tak? Dodatkowo jeszcze pomontowali kilkadziesiąt bomb i granatów rurowych, które zrobili za pomocą jakiejś instrukcji, które udało im się odnaleźć w sieci. Do ataku na szkołę mężczyźni byli przygotowani wyjątkowo dobrze. Mieli ze sobą 7 sztuk broni palnej, sześć noży, jedną maczetę, karabinek High Point 995, strzelbę typu SAVAGE, którą Erik nazwał Arlen. Pistolet Tek 9 oraz strzelbę typu Stevens 311 Plus, tak jak wspominałem przedtem, ogromne wręcz ilości. Były to dwa pełne plecaki, wypakowane ładunkami wybuchowymi, a także granatami rurowymi. Kiedy bydlaki dotarły już pod szkołę, spotkali jednego z członków Jocks, z którym mieli, no, już teraz dobre relacje. To był chłopak imieniem Brooks Brown i co prawda mieli oni z nim w przeszłości Konflikt, jednak tutaj nie wchodząc w szczegóły, konflikt został zażegnany. No, i oni w sumie uznali go, że on, tych, on jako jedyny z tych joksów jest w miarę okej. Okay, no, i w momencie, w którym obaj już z pełnymi pracami podeszli do niego, kiedy ten chciał iść do szkoły, zatrzymali go i powiedzieli: Wiesz co, Brooks. Weź ty dzisiaj spierniczaj na chatę, co? Nie warto. No i tak samo jak Brooks właśnie tutaj był dość zdziwiony na samym początku, ponieważ on nigdy nie czuł jakiegoś wielkiego lęku przed tą dwójką z ale wspominał on policja, także wspominał o wielu wywiadach, że w momencie, w którym mężczyźni do niego podeszli, salatkowie do niego podeszli i powiedzieli, że lepiej dzisiaj pójść do domu, to poczuł absolutne przerażenie i było widać, że mają katastrofalnie wręcz okropne zamiary, jednak coś go tknęło, no i. Nie zawołał policji, no ale też z drugiej strony, po co miał to robić tak. No przecież nie powiedziałby chyba policjantom, że wiedzą panowie, no wydaje mi się, że oni mówią jakoś dziwnie, prawda? Więc sobie też nie należy go z tego powodu szkalować. Bardzo szeroko w mediach był także komentowany ubiór tutaj dwójki nastolatków, które przywdziali do wykonania masakry, ponieważ obaj mieli na sobie bardzo ciężkie wojskowe buty, spodnie typu bojówki, a także czarne płaszcze, które na począt które już na początku masakry zrzucić tak po pierwszych strzałach i koszulki Erik miał koszulkę z napisem Natural Selection, czyli selekcja naturalna, a Dylan miał koszulkę z napisem Rough, czyli gniew, tak? No i tutaj wielokrotnie media oczywiście musiały wspomnieć, że to na pewno jest wpływ agresywnej muzyki metalowej, jednak pod tym kątem mleko się dopiero rozleje po całej masakrze, do tego przejdziemy sobie na samym końcu. Ich plan był iście diabelski. Harris i Klebold przed przybyciem do szkoły zainstalowali bomby z zapalnikiem czasowym w pasie zieleni w pewnej odległości od właściwego celu ataku po to, aby odwrócić uwagę służb oraz uczniów, tak? I w momencie, w którym ci wybiegli biegliby ze szkolnej stołówki, no mordercy mieli wtedy otworzyć ogień. Zapalniki bomby były ustawione na godzinę 11.17 i według dziennika znalezionego w pokoju Harrisa o tej godzinie na stołówce miało być najwięcej osób. Tutaj Proszę zauważyć, jak bardzo szczegółowo oni to zaplanowali, z jak zimną krwią, to jest po prostu niesamowite. No, i kiedy doszło do eksplozji i służby zjechały się, odnajdując resztki zdetonowanych bomb, a także te, które nie eksplodowały, można było powiedzieć, że plany tutaj dwójki zwrotnialców powiódł się i ci mogli rozpocząć. Rzeź. Tak, już policja tak naprawdę była w zupełnie innym miejscu niż samo centrum szkoły. Dwie minuty po pierwszym wybuchu o godzinie 11:19 Harris i Klebold ruszyli w kierunku szkoły. Zajęli miejsca na szczycie schodów prowadzących do budynków, skąd mieli doskonały widok na wejście do stołówki, boisko do półki nożnej, a także części parkingowe. Tam wyciągnęli broń i otworzyli ogień w kierunku zachodnich drzwi szkoły, zabijając Rachel Scott i poważnie raniąc Christiana Castaldo, czyli dwoje Uczniów, o których wspominałem na początku filmu, następnie skierowali ogień w kierunku uczniów wychodzących ze stołówki Shona Gravesa i Lensa Kirklina, a także Daniela Rothburga. W momencie, w którym dosięgły ich kule, wszyscy padli na ziemię ranni. Według kamer z monitoringu oraz wspomnień ocalałych, napastnicy ostrzelali następnie piątkę uczniów siedzących na zachód od schodów, trafiając Michaela Johnsona, któremu mimo to udało się uciec, i Marka Taylora, który ciężko Padł na ziemię, a potem, a potem udawał już martwego. Klebold zszedł następnie wzdłuż schodów i z bliska strzelił do Daniela Rorburga, zabijając go na miejscu. Oddał również drugi strzał do Lensa Kirklina, który na całe szczęście atak przeżył, jednak też udawał martwego, następnie weszli na chwilę do stołówki. Przechodząc nad Szonem Gravesem, który również doczołgał się, co prawda do drzwi tutaj wejściowych, jednak w momencie, w którym zobaczył, że zwrotnialcy są coraz bliżej, zaczął udawać martwego, i, i jak później wspominał, ten moment, w którym oni przychodzili obok niego, przeładowywali swoje pistolety, zapamięta do końca życia, i po dzień dzisiejszy mężczyzna wtedy chłopak, dzisiaj już mężczyzna, leczy się psychiatrycznie. Kolejne w ruch poszły bomby rurowe i które mordercy wrzucali na dach szkoły. I zaczęli strzelać do uciekających w popłochu na boisko uczniów i według wspom wspomnień ocalałych, kiedy rzucali tymi bombami, kiedy potem oddawali serię ze swoich ze swojej broni właśnie do uczniów, krzyczeli This is awesome! Czyli to jest świetne, to jest wspaniałe. Non stop wykrzykiwali, że cholera od pierwszego dnia, w którym byli w tej szkole, chcieli czegoś takiego dokonać. No podobno cieszyli się wręcz niesamowicie i sprawiało im to gigantyczną taką chorą i sadystyczną. Przyjemność. Dodatkowo około godziny 11.24 część nauczycieli, no, słysząc z huki w szkole, zorientowała się, że hola, hola, coś jest chyba nie tak, bo na początku, kiedy słyszeli pierwsze eksplozje, jakieś tam wystrzały, stwierdzili, że dobra, nic się takiego nie dzieje, mamy koniec roku. Jest taką szkolną zasadą, że uczniowie ostatniej klasy prankują, czyli robią jakieś głupie żarty uczniom z klas młodszych, tak? No i w poprzednich latach zdarzały się na przykład sytuacje, że Uczniowie klasy, która już kończyła naukę, potrafili wejść do pokoju klasowego z tym z paintballem i tam par razy strzelić, powiedzmy, na tablicę. Tak? To jest normalne w USA, i właśnie ten te ostatnie dni. Przed zakończeniem roku szkoły są w szkołach no, takie bardzo barwne pod kątem przeróżnych po prostu jakichś żartów, pranków i tak dalej. ale w momencie, w którym nauczyciele zaczęli słyszeć na korytarzach wrzaski błagające o pomoc oraz wystrzały z broni maszynowej, stwierdzić, że oho, to już raczej żarty nie są, no i zaczęli w tym momencie wychodzić na korytarz. I w momencie, w którym zorientowali się, że szkoła tak naprawdę pada ofiarą ataku, no jakby nie było terrorystycznego, no to zaczęli biegać po wszystkich klasach, kazać uczniom chować się do szafek. Chować się pod stoły, chować się gdziekolwiek, byleby tylko zmaksymalizować swoją szansę na przeżycie. I tutaj należy wspomnieć o, a także pochwalić naprawdę heroiczną postawę Dawida Sandersa, który wyciągnął dzieci ze stołówki, kazał im się schować w szafkach, ukryć się pod stołami, ukryć się w toaletach, a samemu przeprowadzał kolejnych uczniów przez korytarze szkolne, po których chodzili zwrotnialcy i własnymi plecami osłaniał, osłaniał uczniów od kul. Niestety w pewnym momencie, kiedy został zauważony przez bydlaków, no cóż, no wypalili mu prosto w plecy, bardzo ciężko go raniąc i pomimo tego, że nauczyciel ostatkiem sił doczołgał się później do stołówki, która aż w tamtym czasie była w miarę bezpiecznym miejscem, niestety zmarł z powodu wykrwawienia się i już po śmierci dostał, dostał pośmiertny order Artura Asze. To jest taki bardzo wysoki order, który jest przyznawany za heroiczne zachowania no nie mundurowym w USA, tylko cywilom. Tak? Czyli praktycznie najwyższe możliwe odznaczenie. No, oczywiście, tutaj też w momencie, w którym atak miał miejsce, no była także policja. Tak? No jeden z policjantów, a dokładniej Neil Gardner, czy który był doświadczonym szeryfem i trenerem tutaj kobiecej drużyny w softball, by w tym momencie, w którym atak miał miejsce, no był bardzo blisko szkoły. Stało się tak dlatego, że te, właśnie okolice szkoły były jego rejonem, tak, no i w momencie, w którym doświadczony szeryf wyciągał sobie kanapkę, ponieważ rozpoczynał właśnie lunch, otrzymał tutaj zgłoszenie odwoźnego, że proszę jak najszybciej przybyć do szkoły, bo tutaj giną ludzie, tak, no i w tym momencie policjant wyleciał tak naprawdę pod budynek szkoły, zobaczył kątem oka podchodzącego z niewiadomych tak naprawdę wtedy powodów pod drzwi Erika, do którego zaczął strzelać, i w pewnym momencie Erik zatoczył się na stronę, tak jakby oberwał, jednak okazało się, że kule go nie dosięgły, tylko sprawiły, że się schował, a część uczniów, do których w tym momencie mierzył, zdążyła uciec. tak? I po tym wszystkim tutaj nasz dzielny policjant, czyli powtórzmy jeszcze raz jego nazwisko, Neil Gardner, dostał najwyższe możliwe policyjne odznaczenie w USA, czyli Medal of Valor. Masakra jednak nieco trwała nadal i kolejne kroki zwyrodnialców skierowały się do biblioteki, w momencie, w którym z wielkim hukiem otworzyli od niej do niej drzwi, krzyknęli wszystkie białe czapki w Wstawać. Białe czapki to chodziło o tych właśnie joksów, tak? o, um, o tych szkolnych sportowców, ponieważ oni mieli bardzo podobne do siebie mundurki i których elementem tak naprawdę była ta biała czapka. To jeżeli ktoś szedł w białej czapce w szkole, znaczyło, że albo jest zawodnikiem właśnie siatkówki, koszykówki, rugby, zapaśnikiem, kimkolwiek. Tak? Tutaj bardzo mocno szkoły amerykańskie stawiają na sport. No i jak się łatwo domyśleć, w momencie, w którym dwóch gości z karabinami powiedziało, że białe czapki wstawać. No to nie wstał absolutnie nikt, więc puścili oni kilka ostrzegawczych serii przez całe pomieszczenie biblioteki. I w tym momencie zauważyli, że jeden z uczniów, a dokładniej Kyle Velasquez siedzi tak sparaliżowany tym, co teraz, tym, co właśnie miało wtedy miejsce, że nie jest w stanie ani się ukryć, ani uciekać. Po prostu chłopak po prostu siedział, tak, był wręcz struchlały ze strachu. Przy czym wtedy mordercy do niego podeszli i zabili go za pomocą strzału prosto. W głowę. W bibliotece w tym momencie rozległ się absolutny krzyk, rumor, a także panika. Strzały padały na oślep, kolejni uczniowie padali albo martwi, albo ranni. Część, której udało się uciec z pomieszczenia biblioteki, wybiegła na korytarz z potężnym wrzaskiem, jednak tutaj mordercy ich nie gonili. Byli oni zajęci mordowaniem osób, które znajdowały się wewnątrz biblioteki, i wedle tutaj relacji ocalałych, tak, jedna z dziewczyn, Krzyczała bardzo mocno. o oh my god, oh my god, oh mój Boże, nie zabijajcie mnie, tak? I w tym momencie Erik podszedł do niej, zapytał się, czy wierzy w Boga. Ona powiedziała, że jak najbardziej w Boga wierzy, więc stwierdził, że o to w takim razie ułatwia ci z nim spotkanie i wypalił do niej z, ze strzelby prosto w twarz, tak? I dziewczyna została praktycznie pozbawiona tym strzałem głowy. W momencie, w którym masakra w bibliotece już dobiegła końca, tak, no i tutaj mordercy albo myśleli, że zabili wszystkich, no ponieważ część z uczniów świadomie udawała i bardzo dobrze martwych, no to postanowili e, oni wyjść na korytarze, ale w momencie, w którym usłyszeli, że już za oknami usłyszeli, zobaczyli tak naprawdę coraz większe ilości policjantów, stwierdzili, że pętla na ich szyjach się zaciska coraz mocniej, no i że tak naprawdę to już są ich ostatnie chwile życia na no dobrą sprawę, no i w tym momencie zaczęli oni tak, na dobrą sprawę, tak bez większego celu chodzić po budynku szkoły, wypalać sobie seriami z karabinu po ścianach, po sufitach, dyskutować na tutaj na tematy typu: Och, ciekawe, który z nas zginie pierwszy, ale to było super, ale daliśmy czadu i tym podobne. Według wspomnień tutaj, właśnie osób, które ocalały, cały czas bawili się przy tym świetnie, komentując w tak obrzydliwy sposób niektóre morderstwa, jak na przykład rzucając tekst typu headshot. W momencie, w którym któraś z ofiar upadła martwa, jest to absolutnie przerażające. W pewnym momencie Tutaj strzały policji były coraz bardziej zmasowane, tak? policja zbliżała się coraz mocniej do, do właśnie do wejścia do szkoły i w momencie, w którym pierwszy oddział słod już znalazł się na terenie budynku, zwyrodnialcy postanowili udać się do jednej z klas wyjąć jeden z ostatnich koktajli Młotowa, które zostały im w torbie. Postawić butelkę na stole, podpalić ją, wyjąć broń, uścisnąć sobie dłoń. Pogratulować sobie i wypalić sobie w czaszkę, tak? Strzeli sobie właśnie tutaj w podstawę, w podstawę głowy. Obaj upadli martwi, i największa masakra w historii USA, masakra szkolna w historii USA, dobiegła końca. Tutaj jeszcze jest taka dość interesująca teoria, ponieważ Erik dokonał samobójstwa na 100%, tak, strzelając sobie samemu w głowę. Jednak Dylan był osobą leworęczną, a miał w tym momencie pistolet w prawej dłoni. To jest może mało istotne, jednak tutaj zauważyłem, że internauci też się na tym skupiali i ludzie biorą pod uwagę, że być może w tym samobójstwie pomógł mu Erik, który był tutaj tym głównym, tak naprawdę, prowodyrem tego całego zajścia. Oczywiście. Jak łatwo się domyśleć, nas, następstwa były no, ogromne, tak? jeżeli chodzi o całe społeczeństwo amerykańskie. Tutaj e, na pierwszy możliwy cel, e, tutaj opinia, e, zarówno opinia publiczna, jak i, i przeróżni aktywiści, jak i politycy obrali sobie dwie rzeczy, mianowicie gry wideo. Tak, szczególnie tutaj grę e, Doom, grę Quake oraz wszystkie gry, tutaj w których mogliśmy po prostu strzelać do kogoś. Doszło do tego, że John Carman, Został nawet, który stworzył właśnie tutaj grę Doom, został nawet pozwany przez rodziców ofiar, tak, jako jeden ze jeden współodpowiedzialnych za tę masakrę, jednak na całe szczęście nie udało się tutaj jakoś ukarać go w żaden sposób. No, sąd był na tyle zdroworozsądkowy, że stwierdził, że to absolutnie nie gry wideo, mordują tylko ludzie. Drugim, takim największym kozem ofiarnym całej tej masakry w Columbine, stał się Brian Warner, znany także jako Merlin Manson, który w tamtym czasie no, był w USA. Gigantyczną gwiazdą rock'n'roll'a, no i w momencie, w którym doszło do masakry, a jak wiadomo, Erik i Dylan bardzo lubili jego twórczość, były ogromne wręcz bojkoty jego koncertów, same jego osoby. Chrześcijańskie bojówki potrafiały, potrafiły obrzucać na przykład kamieniami autobus muzyków i tak dalej. Była z tego powodu potężna po prostu afera. Tak duża, że to takie ciśnienie, które było na postaci Meryla Mansona, dopiero zeszło w momencie, w którym ukazał się dokument Bowling for Columbine, w którym reżyser bardzo w taki bardzo szczegółowy sposób rozbił na czynniki pierwsze całą tą, można powiedzieć, że kulturę posiadania broni w USA i pokazał bardzo dobitnie, że to ani nie muzyka, ani nie tutaj gry wideo zabijały, tylko właśnie. Ludzie. No i jak się można byłoby tutaj spodziewać, czy mieć nadzieję, no, na pewno USA po tej masakrze zaostrzyło tutaj prawda, przepisy, jeżeli chodzi o dostęp do broni. No, niestety stało się inaczej, nie zmieniło się tak na dobrą sprawę nic. Poza tym oczywiście, że tutaj rodziny. Ofiar dostały naprawdę bardzo dużo odszkodowania od państwa, tak z czego jednym z takich największych była, było odszkodowanie, które otrzymała rodzina nauczyciela, który właśnie w heroiczny sposób wyciągał tych uczniów z klasy i chował ich we wszystkich możliwych miejscach, ponieważ oni otrzymali albo aż, albo tylko tam ponad 500 tysięcy dolarów. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o masakrę Columbine, no to jest ona też tak naprawdę tutaj obiektem całej masy obrzydliwych żartów, które możemy znaleźć w internecie. No, słynna na przykład gra Super Columbine Massacre RPG, czyli gra RPG, w której wcielamy się w morderców, którzy zabijają uczniów. No, jej twórca został może nie tyle co skazany, ale miał ogromne problemy prawne i żadnej gry już potem nie zrobił. Powstała także cała masa jakiś Skówek, piosenek piosonek zespołów death metalowych, i tak dalej. Jednak no, to wszystko powiedzmy, że było dalej w formie takiego przykrego żartu. Tak? Ale żartem na pewno nie była cała masakra, nad którą tutaj no, musiałem się w tym odcinku pochylić. A w przyszłości opowiem Wam jeszcze o innych masakrach, które miały miejsce w szkole. W kilku z nich niestety zainspirowanych tym, co miało miejsce w Columbine. Dobranoc. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.